Cześć! W pierwszej części dowiedziałeś się ode mnie, co warto umieścić w swoim CV, aby przyciągnęło ono moją uwagę. Dzisiaj natomiast zdradzę Ci, czego nie potrzebujesz w swojej aplikacji i co sprawia, że CV jest zbyt obszerne. Przechodząc do konkretów, nie umieszczaj w CV doświadczenia niezwiązanego z rolą, na które aplikujesz i które nie jest zbieżne z tym, w czym chcesz się rozwijać. Tymczasowej pracy, pracy na studiach czy pracy typowo zarobkowej za granicą. Chyba że zaczynasz swoją karierę zawodową i to jest Twoje jedyne doświadczenie. Wtedy zaakcentuj to, co robiłeś podczas nich, a co jest w naszym ogłoszeniu. Precyzyjnego adresu zamieszkania, daty urodzenia, stanu cywilnego, tematu swojej pracy magisterskiej lub licencjackiej. Wystarczy informacja o ukończonych studiach i ich kierunku. Jeśli tego nie wymagamy, nie przysyłaj listu motywacyjnego, referencji czy prezentacji o sobie. I przede wszystkim, unikaj błędów ortograficznych i literówek. Teraz już wiesz, co powinno, a czego nie powinno być w Twoim CV. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to właśnie najlepszy moment, abyś go obejrzał. Link zostawiam w opisie. A tymczasem zasubskrybuj nasz kanał. Sprawdź, czy mamy dla Ciebie ofertę pracy, która Cię interesuje i dołącz do ekipy Shopera. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia!